Hejo, tu Dominika. I dzisiejszy filmik będzie moją recenzją filmu Piękna i Bestia. Obejrzałam go już jakiś czas temu, ale mimo tego, że premiera tego filmu była dawno, to na Facebooku, gdy spytałam was, czy chcielibyście w tym terminie, żebym wstawiła filmik, właśnie recenzję tego filmu, to jak najbardziej tego chcieliście, więc o to proszę. Zacznę od tego, że moje recenzje są całkowicie amatorskie i nie będę się skupiała na każdym poszczególnym fragmencie, elemencie filmu. Będę omawiała te, na które zwróciłam szczególną uwagę. Film Piękna i Bestia, jak wiecie, jest już kolejną wersją tej opowieści, tej baśni. Animowany pierwowzór na pewno kiedyś musiałam oglądać, ale już całkowicie nie pamiętałam w ogóle tej wersji, bo tak dawno ją oglądałam i zdecydowanie muszę do niej wrócić. Muszę ją sobie niedługo przypomnieć. Z kolei wersja filmu, o której dzisiaj będę mówić, jest tylko po części animowana, zawiera tylko pewne elementy animacji. Myślę, że nie muszę się dzisiaj skupiać na fabule, bo jednak te historie Pięknej i Bestii zna na pewno przynajmniej większość z was, jeśli nie wszyscy. Dlatego przejdźmy od razu do spraw technicznych. Jedyna wada tego filmu, jaką tak naprawdę byłam w stanie zauważyć, to gdy występują jakieś ciemne sceny, mroczne sceny nocy, to według mnie mimo wszystko są one zbyt ciemne. Wiadomo, mrok, noc, źli ludzie, no to powinno być ukazane na pewno w ciemnych barwach, bardzo ponurych. Jednak mam wrażenie, że te sceny mogły być delikatnie doświetlone. Ale no, może to tylko moje zdanie. I tak naprawdę już przechodzimy do wszystkich pozytywów tego filmu, a jest ich naprawdę sporo. Po pierwsze, są w nim piękne zbliżenia. Szczególnie zbliżenia twarzy, oczu. I mimo, że ja zazwyczaj wybieram opcje filmów w 2D, tak teraz tak się trafiło, że poszłam na film 3D i naprawdę te zbliżenia świetnie były odwzorowane w tej technologii. Film ten poza tym, że jest po części, można powiedzieć, animowany, to oprócz tego jest również musicalem. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy lubią musicale, tak naprawdę musicale nie mają wielu fanów. I ten film, że tak powiem, z grubej rury od razu wprowadza nas do tego klimatu musicalu, bo praktycznie wszystkie początkowe dialogi to już piosenki. Ale mimo wszystko, nawet jeśli nie lubicie musicali, to myślę, że te piosenki wyjątkowo wpadają w ucho i są po prostu dobre. I pięknie przedstawiają wszystkie te dialogi. Strasznie mi się podobało w tym filmie, że panuje w nim taki niesamowity, bajkowy klimat. Wiadomo, to jest ekranizacja baśni, więc jak najbardziej powinien powstać tutaj właśnie taki bajkowy, fantastyczny klimat, ale tutaj twórcy zrobili naprawdę świetną robotę, jeśli chodzi o właśnie stworzenie takiego idealnego klimatu. Dodatkowo główna bohaterka, Bella, fascynuje się książkami, uwielbia czytać i nie wiem w jaki sposób, ale te książki, jako taki powiedzmy nieożywiony bohater filmu, sprawił, przynajmniej w moim mniemaniu, że ten film był jeszcze dodatkowo taki bajkowy, magiczny. Prawdopodobnie widzieliście już jakiś zwiastun tego filmu i myślę, że już po nim prawdopodobnie można stwierdzić, że animacja w tym filmie jest naprawdę świetna. Najbardziej podobała mi się sama mimika bestii. No jest to coś naprawdę na niesamowitym poziomie. No a dodatkowo, jeśli chodzi jeszcze tak troszeczkę o fabułę, to strasznie, po prostu strasznie podoba mi się przekaz tego filmu. Są w nim niesamowicie mądre słowa. Na przykład pojawiają się teksty w stylu: kto chce być szczęśliwy, ten musi żyć miłością. No jak pewnie wiecie, ja się z tym totalnie utożsamiam. A dodatkowo, no wiadomo, sama przemiana bestii to jest coś naprawdę niesamowitego, coś ponadczasowego i naprawdę, jeśli na przykład ktoś z was nie zna całej tej historii, to zdecydowanie zachęcam do zapoznania się z nią i oczywiście do obejrzenia tego filmu, bo według mnie jest naprawdę dobry i wart obejrzenia. Z tego co sprawdziłam, ten film wciąż jest w sieciach Cinema City i Multikino, pewnie w jakichś innych kinach też się znajdzie, także koniecznie idźcie go zobaczyć. I to już koniec mojej krótkiej recenzji. Dajcie mi koniecznie znać, czy zgadzacie się ze mną. Napiszcie o tym w komentarzach poniżej. Piszcie też, jaki film chcielibyście, żebym zrecenzowała następnym razem. A może powinnam zrecenzować jakiś serial?
Powiem wam w sekrecie, że już przymierzam się do nagrania recenzji 13 powodów. I jestem bardzo ciekawa, co wy sądzicie o tym serialu. No, ale na razie skupmy się na Pięknej i Bestii. Dajcie mi znać, jak podobał wam się ten film, no i czy powinnam robić więcej takich recenzji. No dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już bardzo niedługo!